No to tak, wpadłem na pomysł zrobienia zasilania dla wędkarzy, bo tam Tomek kiedyś coś mówił, że chce takie zasilanie i coś takiego zakupiłem. Thank you.
Thank you.
Thank you.
jak widzicie, puszka do ładowania została skończona. Wygląda to tak. Tutaj mamy włącznik z naszej baterii, po to, że jeśli będzie miał ktoś dłuższe kable, te zasilające do jakiegoś akumulatora na przykład, to żeby na przykład to urządzenie samo było w namiocie, a akumulator może znajdować się tak naprawdę wszędzie, w zależności od tego, jak długie kable sobie tutaj zrobimy. Jak widać, mamy tutaj też bezpiecznik, który zasila nam te wyjścia, jeśli byłoby jakiekolwiek zwarcie na którymś z tych wejść, no to bezpiecznik nam zadziała. I tak jak mówiłem, mamy tutaj też odczyt, pomiar woltażu i amperażu. Woltaż z baterii oczywiście, amperaż pobieranych naszych wyjść. Tutaj mamy tak, 4 wyjścia 5V po 2,1A, czyli dość sporo. To są takie troszeczkę szybsze, 2,1A na każdym z wyjść. Nie jest tak, że jest 3 ampery na przykład, czy to tak jak tam sprzedałem niekiedy, 3 ampery, że tu jest 2, a tu jest 1. Tu mamy wszędzie 2,1. Mamy takie wyjścia jak w aucie na 12V, gdybyśmy mieli taką potrzebę, plus Quick Charge 3.0, czyli między 5V, 9 a 12 on nam pracuje. I wygląda to tak, że załączamy sobie i już mamy w tym momencie odczyt naszego prądu. Idzie to w tym momencie z zasilacza. Jest pobór prądu, nie wiem czy zauważyliście, 0,0504A. To jest tylko i wyłącznie dlatego, że te ładowarki, one posiadają tutaj diody i prawdopodobnie jakieś przetworniczki, bo mamy to zasilane 12V, a on musi sobie zbić do 5. No i tutaj tak samo mamy diody na tych wyjściach. One w nocy nie przeszkadzają, bo możemy sobie to zasłonić tymi kapturkami i one sobie fajnie tu świecą. No i teraz możemy przetestować. Mamy tutaj tableta. Podepniemy go do wyjścia tutaj. Tablet nam się już ładuje. Zobaczcie, 1,14, czyli tak naprawdę około 1,1 ampera mamy pobór prądu. No i tutaj mamy cały czas odczyt z baterii, w tym momencie z naszego zasilacza. Mam tutaj również swój telefon. On ma ładowanie Quick Charge 2.0, więc podepniemy go tutaj. Zobaczcie, że teraz już ładujemy 2,7A. Można zobaczyć. O. Widzimy, że 1, o, to się będzie wahało oczywiście w zależności od tego, jak będzie naładowana bateria. Teraz jest dość rozładowana. Mamy 4%. Podpinamy nasz akumulator. Mamy też laptopa, którego oczywiście też możemy bez problemu sobie zasilić z naszej ładowareczki.
specjalnie jest to zrobione naprzeciwko tych wyjść USB po tych stronach, bo niekiedy ładowarki właśnie samochodowe są dość duże. Jakby tu było wszystko naciskane, mogłoby się to nie zmieścić. Tu jest właśnie jeszcze fajne to, że mamy lock pointy, czyli ładowarkę. Ładowarka ma takie dwa ząbki zawsze po bokach i wkładamy ją w ten sposób. I proszę bardzo, już mamy 6,22 A pobór prądu. No i voltaż spadł nam na zasilaczu 11,5. Tak jak widać, wszystko bardzo ładnie działa. Jeszcze sobie sprawdzę to wyjście. Proszę bardzo. No i możemy wszystko w łatwy sposób wyłączyć z prądu. Później sobie załączyć. Tutaj nie wiem, czy widać. Diodki się ładują. Diodki. Pokazuje dioda, że jest ładowanie na laptopie. Także tyle. Jeśli przydał Wam się ten poradnik, to zachęcam do łapki w górę. I teraz może szybciutko jeszcze opiszę. Jest to amperomierz, który tu nam za chwilę powinno zniknąć ten woltaż. Jest to amperomierz, który kupiłem z Allegro. Nie pamiętam, sprawdźcie sobie w zależności od tego, jakie są tam ceny na Allegro. Jest to amperomierz do 50 amper i voltomierz do 100 V. Tu sobie kupiłem po prostu taką przejściówkę na bezpiecznik. Ją trzeba jeszcze będzie przykleić na żywicy, żeby nam tutaj nie latała. Wyjścia tak samo kupiłem na Allegro, wszystkie. Chyba Quick Charge 3.0 był najdroższy, bo kosztował bodajże 40 zł sztuka. Te chyba były po 26, coś koło 30 zł. Przełącznik miałem już w domu. No i puszeczkę też kupiłem. Puszkę tak naprawdę kupujecie wedle własnego uznania i wyjścia tak samo kupujecie wedle własnego uznania. No ja chciałem mieć tych wyjść, że tak powiem, minimum 5. Ostatnio korzystałem z dwóch powerbanków, które miały 3 wyjścia i wszystkie powerbanki wykorzystałem w ciągu 3 dni. Tak naprawdę nawet nie wystarczyło 3 dni. No i chciałem coś takiego fajnego, a rozmawiałem właśnie z kolegą, z Tomkiem, którego pozdrawiam, że fajne byłoby takie coś, żeby było zapinane właśnie za baterię, czy tam za akumulator samochodowy, jak to chce. Na razie u mnie to roboczo wygląda w ten sposób. Docelowo będą tutaj krokodylki. O. Kabel silikonowy 4 razy milimetr kwadrat. Ja akurat takiego grubego użyłem, ale w tym amperomierzu jest chyba kabel 1 milimetr kwadrat.
więc nie ma sensu kupować aż takiego grubego kabla. Ja chciałem po prostu mieć grubszy, porządniejszy, żeby nie było straty prądu na jakimś dłuższym odcinku, gdybym chciał jakiś dłuższy odcinek połączyć. Wy to możecie zrobić oczywiście cieńszym kablem. Możecie nie robić przełącznika, bo może to być bezpośrednio w krokodylki wpinane. Tak jak mówię, ja niekoniecznie będę miał ten akumulator przy sobie. Może on będzie pod na przykład łóżkiem gdzieś schowany i wtedy będę mógł szybko wyłączyć sobie to zasilanie. Także co? Tyle. Taka puszka tam chyba parę groszy kosztowała, tak naprawdę też z Allegro. Także jeśli Wam się podobał film, to łapkę do góry. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu pod spodem. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.